W ostatnim czasie dość często pokazuję Wam pedikir i to dlatego, żeby Wy zobaczyli taką piękną metamorfozę i zachęcić osoby, które jeszcze nigdy nie mieli pedikir, dlatego, żeby warto przekonać swoje lęki. Ale czytam jeszcze i takie komentarze dość ostre dotyczące moich klientek, w sensie stanu ich nóg. Kochanie, słuchajcie, ja to przeżywam dość ostro, dlatego że nie każda moja klientka ma TikTok i u nich nie ma możliwości bronić siebie. Tak naprawdę nigdy nie wiesz ze strony, dlaczego ona przyszła w takim stanie. Może ona była w szpitalu, może u niej zmarł mąż, może być ona ma depresję. Także naprawdę zastanówcie się, czy Wasze komentarze mogą kogoś podnieść na duchu, czy to komuś może pomóc. Czy to wcale Wam może pomóc w czymś, poczuć się lepszą? Naprawdę warto pomyśleć.